Nazywam się Kasper Kostosz i jestem nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Przede wszystkim chciałem grać, chciałem się rozwijać. To było dla mnie najważniejsze. W tym wszystkim kończył mi się kontrakt w Legii. I uznałem, że to będzie dobry moment, żeby po prostu coś zmienić. Pogoń bardzo mnie chciała, gdzieś tam obserwowała mnie. Ja też jestem, podpisuję się pod tym projektem. Dla mnie najważniejsze jest, żeby się rozwijać. W Pogoni mam na to większe szanse. Na pewno nikt nic nie da za darmo. Muszę się pokazać z najlepszej strony. Mogę pojechać z drużyną na obóz, lepiej ich poznać i lepiej się wdrożyć do drużyny i poznać koncepcję trenera. Z trenerem to była dla mnie taka chyba najważniejsza rozmowa, no bo ja wiadomo, trener tutaj decyduje z osobą decyzyjną co do składu i tak dalej. To rozmowa i z dyrektorem, i z trenerem przekonała mnie, że to jest dobry kierunek. To na pewno jest fajna sprawa, że mogę przyjść do klubu, który walczy o Mistrzostwo Polski. No nie powiem, że mam doświadczenie w zdobywaniu mistrzostwa, bo mam niby dwa mistrzostwa, ale no, miałem jakiś tam mały w nich wkład, no, ale fajnie by było pierwszy raz przypieczętować Mistrzostwo Polski z moim większym udziałem. Nigdy nie stałem sobie jakichś takich mega celi, że bramki albo coś. Wiadomo, jestem napastnikiem, chciałbym zdobywać jak najwięcej bramek. To jest dla mnie istotne, zdobywać jak najwięcej bramek, żeby Pogoń wygrywała i suma summarum zdobyć Mistrzostwo Polski trzecie moje.